nie dasz rady nam spiłować. Bo się życa wyją. Paweł, oglądając dzisiejsze spotkanie z trybun, miałem wrażenie, że gdzieś tam w czwartej kwarcie może troszeczkę sił zabrakło. Dobre wrażenie czy złe? No na pewno to był mecz na dużej intensywności. Śląsk nam odjechał parę razy, my staraliśmy się wrócić i trzeba było ze zdwojoną mocą pracować, więc w pewnym momencie gdzieś tam na pewno powietrze z nas uszło. Nie udało nam się ich, można powiedzieć, przebić, gdzie doszliśmy ich na 4 punkty. Myślę, że jakbyśmy tam udało nam się ich dojść i na przykład rzucić tam punkty na prowadzenie jakieś, to można by było jeszcze gdzieś tam takie wykrzesać z siebie energię, a jak nam odjechali znowu, to na pewno gdzieś tam w głowach troszeczkę nasza taka koncentracja i mentalna siła spadła. Musimy nad tym pracować, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, żeby w żadnym momencie nie wyglądało z trybun to tak, że zabrakło nam sił po prostu. Będziemy ciężko pracować nad tym, myślę, i będzie lepiej w następnym spotkaniu. Sęgów nie dasz rady nam spiłować. Bo się życa wyjął.